Moi drodzy, msza krzyżma. Jak co roku dar Bożego Słowa, który nas prowadzi z tym wyjątkowym przesłaniem proroka Izajasza z 61 rozdziału jego księgi, odwołującego się do przyjścia Zbawiciela, i właściwie gdzieś skupiającego się wokół tej myśli i tego wielkiego przesłania, że oto mamy obwieszczać rok łaski Pańskiej. Rok łaski. Dla narodu wybranego to był rok jubileuszowy. Ten 50. rok, pierwszy po wejściu do ziemi obiecanej i każdy następny. I przede wszystkim miał być tym wyjątkowym czasem, darem umocnienia i potwierdzenia wartości Boga w życiu narodu. Miał być wielką okazją, aby przeżywać, rozważać wierność Boga, Jego konsekwencje, Jego miłość i gwarancję, że obietnice, które składa, nigdy nie są odwołane. One się skupiały wokół ziemi obiecanej. Ale jednocześnie były tym wyjątkowym znakiem, że to, co Bóg zapowiedział i obiecywał, ziemię mlekiem i miodem płynącą, że to, do czego zostaną doprowadzeni, oni nie siali, nie sadzili, nie uprawiali, nie troszczyli się o to, a Bóg im to ofiarował. Bóg im to zawierzył. Ta tajemnica ziemi obiecanej miała być dla nich wielką tajemnicą ich wierności dla Boga i ostatecznie rzecz biorąc wielkim wołaniem o to, aby to wszystko, co ich praojcowie doświadczali, zanim się Józef, jego bracia i ojciec znaleźli w Egipcie, a potem kolejne pokolenia i te w niewoli egipskiej, te wyzwolone, i te w drodze, i to w drodze do ziemi obiecanej, i to, które weszło do ziemi obiecanej, i kolejne, aby rozważać, aby szanować, aby wydobyć to, co jest pięknem i bogactwem wiary. Rok łaski, rok, który miał być powrotem do pierwotnej gorliwości, miał być powrotem do tego, co Bóg przewidział i co zawierzył. Miał być rozpoczęciem z nową troską tego, co aktualnie przeżywali. I w tych wszystkich tajemnicach narodu wybranego było pokolenie Lewiego, dla których ziemią obiecaną była służba Bogu. Dobrze wiemy, że nie otrzymali ziemi. Otrzymali wyjątkowe miejsce i wyjątkowe posłannictwo na tamtej ziemi, aby chronić to, co na pewnym etapie było związane z namiotem spotkania, potem świątynią w Jerozolimie, od pewnego momentu potem synagogi, refleksja nad Bożym Słowem, modlitwa, zachowywanie prawa. To była ich ziemia obiecana. Wierność i służba Bogu. I my dzisiaj przyjmujemy to słowo proroka Izajasza, wsłuchując się w słowa Apokalipsy z 1 rozdziału, kiedy święty Jan zapisuje, że chcemy oddać chwałę temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. I stajemy jako ci, którzy w nowym przymierzu, w zamyśle Boga, który objawił Jezus Chrystus, stajemy jako kapłani Boga. Stajemy jako ci, którzy mają być stróżami tych wszystkich dzieł, tych tajemnic, tych planów, znakiem wierności i miłości Boga.
Mamy być sługami Jego przebaczenia. I stajemy jako ci, dla których ziemią obiecaną jest łaska Boga, wyrażana na tak wiele różnych sposobów i wpisana w tak wiele różnych tajemnic. Czyż nie jest jedną z tych tajemnic również i znak olejów, które podczas tej mszy święcimy i konsekruje olej krzyżma? Czyż nie jest zapowiedzią, nadzieją i pragnieniem tej ziemi obiecanej, tych znaków, tych tajemnic, tych dzieł Boga, które chcemy, aby się dokonały tu i teraz, w tym czasie, w tych warunkach, dla tych, z którymi idziemy i dla których Bóg nas posyła i wobec i wokół których, czy w środku których my jesteśmy postawieni. Każdy z nas, kapłanów, ma te doświadczenia, co niesie sakrament chrztu, co rozpoczyna ta wyjątkowa tajemnica katechumenatu, co wnosi olej krzyżma i poprzez sakrament chrztu i sakrament bierzmowania, już nie mówiąc o sakramencie kapłaństwa, czy tych wszystkich momentach i tajemnicach, gdzie chcemy, aby to, co święte, było umocnione, potwierdzone, konsekrowane w naszych świątyniach i na naszych ołtarzach. Czy to nie jest również tajemnica tej łaski Boga, naszej ziemi obiecanej, wpisana w to dzieło modlitwy o powołania? Minął pierwszy tydzień. My możemy stanąć z ufnością i pokorą, z całym oddaniem naszego życia i naszego kapłaństwa i wołać i prosić: Panie, Ty powołujesz, Ty przemawiaj, Ty spraw, aby to, co my czynimy, było pomocą, nie przeszkadzało, nie niszczyło. Było również tą wyjątkową tajemnicą Twojej opieki poprzez naszą posługę. Czyż to nie jest również i tajemnica, którą chcemy ujrzeć? Ja wierzę, że ona już działa. Związana z Jerychem rodzin, które rozpoczniemy za 10 dni w naszej diecezji. Gdzie tutaj, w naszej katedrze, pod wezwaniem opieki Najświętszej Maryi Panny, uświadamiamy sobie. I to jest ten motyw związany z tym znakiem naszej wierności i naszego oddania. Uświadamiamy sobie, że tylko wtedy, kiedy przylgniemy do serca Maryi, kiedy wsłuchamy się w bicie jej serca, wtedy będziemy w stanie usłyszeć, odnowić, pragnąć pełni łaski. Wtedy będziemy gotowi, bez względu na to, co się będzie wydarzało wokół, bez względu na to, jakie pytania będą w nas się pojawiały, we wspólnocie naszej kapłańskiej, być obrońcami tego, co jest Bożym dziełem, Bożą łaską i znakiem nadziei, że Duch Święty przeprowadzi, umocni, bo nie naszą ludzką mocą Bóg dokonuje swoich dzieł, ale swoją. Jesteśmy prowadzeni do dzisiejszej Ewangelii, która w sposób zupełnie przewidywalny znowu przywołuje proroka Izajasza z 61 rozdziału. Ale okoliczności przywołania są wyjątkowe. I ten, kto je przywołuje, jak komentuje Jezus Chrystus. Oto znowu wielki znak tajemnicy i Bożych dzieł, które gdzieś wpisują się i skupiają wokół tego stwierdzenia Jezusa: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. To jest to dzieło, które Bóg realizuje dziś. To jest przecież ten wyjątkowy dar, który każdego dnia, każdy z nas, w każdej naszej parafii, dziś może uobecnić w Najświętszej Eucharystii.
Chcę uobecnić w Najświętszej Eucharystii. Chcę przeżyć i potwierdzić, że ta droga ludzkich spraw jest otoczona opieką i wsparciem Boga, że jesteśmy w Jego rękach, że On jest Alfa i Omega. Jakże wyjątkowo brzmią w związku z tym również i te refleksje, które próbujemy odwołać, że do Eucharystii, tą ziemią obiecaną, chociażby przez te znaki chleba i wina, jest tajemnica życia i tego wszystkiego, co Bóg nam zawierza w tej Eucharystii. W tych, którzy są, w tych, którzy proszą, w tych, o których my pamiętamy i w tych, których Bóg włącza. Przecież powtarzamy, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, otrzymaliśmy wino. Ziemia obiecana, przeżywana i zagospodarowywana w tak różny sposób przez tych, którzy są wokół nas. A dzisiaj my stajemy z tym najszczerszym pragnieniem, aby przez nas była chroniona, abyśmy byli sługami tych Bożych dzieł, Bożej łaski, tego wszystkiego, co On nam zawierza w każdej Eucharystii, w każdym sakramencie. Dziękuję Wam, drodzy kapłani, za tę wierność, za to oddanie, za to wszystko, co może szczególnie w ostatnim roku, gdzie musieliśmy tak wiele rzeczy odkrywać na nowo i szukać tego, co jest najistotniejsze. W tych różnych nowych krajobrazach Ziemi Obiecanej musieliśmy chronić to, co jest tym namiotem spotkania, tym miejscem świętych, świętych w świątyni jerozolimskiej, a przede wszystkim to, co jest źródłem Bożej łaski wpisane w każdy sakrament, tak wyjątkowo w Eucharystię. Stajemy tutaj z tymi pragnieniami i tęsknotami i zawierzamy siebie i to wszystko, kim jesteśmy, co przeżywamy, tych, dla których jesteśmy i z którymi jesteśmy, bo ten Dzień Kapłański to jest przecież również ta wyjątkowa tajemnica naszej wdzięczności dla tych, dla których jesteśmy i z którymi jesteśmy. Ile oni nas uczą, nasi bracia i siostry, ile wnoszą w nasze życie, jak bardzo nas mobilizują, jak bardzo uświadamiają nam piękno i wartość naszego posługiwania. Dziękujemy za to. Zawierzamy Bogu. Ale również to jest ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, żeby to, co było dziełem Boga, zajaśniało jak najpełniej. To, co przez naszą posługę ma być oddaną służbą dla dzieł Boga, dla Jego łaski, wymaga naszej czystości, naszego oddania i przepraszamy za nasze słabości, za nasze niewierności, za to wszystko, co może nieraz wypływało po ludzku ze zniecierpliwienia, z pośpiechu, z niedocenienia drugiego człowieka i jego pragnień, a przede wszystkim z braku szacunku dla Bożych dzieł. To wszystko się skupia dzisiaj w tej Eucharystii. To wszystko za chwilę wyrazimy w tych przyrzeczeniach kapłańskich, które chcemy tutaj odnowić i odnowić razem z tymi, którzy stanowią z nami wspólnotę kapłańską naszej diecezji radomskiej i tutaj na naszej ziemi, ale i w tak wielu zakątkach ziemi. Niech Bóg da nam tę moc, aby Duch Święty nas wypełniał, nas prowadził, przez nas uobecniał Boże dzieła i sprawił, że one się dziś spełnią. Amen.